Jak wiecie, karty z serii RTX 40 są naprawdę dużym postępem, zarówno jeżeli chodzi o mniejsze generowanie zużycia energii, jak i większe generowanie klatek. I to właśnie ta druga kwestia sprawia, że są bardzo łakomym kąskiem i warto byłoby się zainteresować zakupem komputera, który będzie wyposażony właśnie w taką kartę graficzną. I świetnym na to przykładem będzie komputer, który znajduje się za moimi plecami, czyli Optimus Esport GB760T z dopiskiem CR6. Dopiski inne, takie jak CR1, CR4, były już wcześniej u mnie na kanale, z tym, że główna różnica jest taka, że ta nowa rewizja jest właśnie wyposażona w kartę graficzną RTX 4060 Ti. A jeżeli chodzi o resztę specyfikacji, to już Wam przedstawiam, jak to wygląda, bo tutaj jest naprawdę ciekawie. I jak już jesteś w tym momencie, to nie zapomnij zostawić suba na tym kanale i wpadaj na moje inne socjale, takie jak na przykład Instagram, gdzie w tym momencie rozdaję całkowicie za darmo dla moich widzów tę oto myszkę o wartości 90 zł. Jeżeli chcesz ją zgarnąć, to wszystkie informacje będziesz miał w poście na tejże właśnie platformie. Wszystkie podzespoły zostały zamknięte w obudowie Corsair 4000D Airflow. No dobra, ale co tam jest? Płyta główna na chipsecie B760, a w niej 14-rdzeniowy procesor 13 generacji, a dokładnie i5-13600, za którego chłodzenie odpowiada znane i lubiane Be Quiet Pure Rock 2. Pamięć RAM to 16 GB Corsair Vengeance RGB RS o taktowaniu 3200 MHz, oczywiście DDR4. Na gry mamy 1 TB miejsca, a dysk to Corsair MP600 GS. Karta graficzna to wcześniej wspomniany już GeForce RTX 4060 Ti z chłodzeniem od Gigabyte'a. To wszystko dopełnia 650-watowy zasilacz Be Quiet System Power 10, co istotne, bo w gotowcach to właśnie na zasilaczu firmy często próbują ciąć koszta. Z istotnych rzeczy mamy tutaj jeszcze w pełni legalnego Windowsa 11 Home Edition i 36-miesięczną gwarancję, gdyby coś się z komputerem działo. Czy gotowcy się opłacają, czy nie, to zawsze kwestia sporna, ale jeżeli nie chcesz się przejmować dobieraniem komponentów i zależy Ci na tym, żeby gotowy PC przyjechał pod Twoje drzwi, to wtedy jest to idealne rozwiązanie. Dobra, czyli widzieliśmy, jak komputer wygląda, jakie ma podzespoły, więc teraz zobaczmy, jak sprawuje się w grach. I od razu mówię, wszystkie testy są przeprowadzane w 1440p, ponieważ stwierdziłem, że jednak Full HD to jest trochę mało, jak na tak dobrą maszynę. No dobra, zaczniemy od gry, w którą od dawna nie grało mi się tak dobrze, czyli Fortnite, gdzie na wysokich ustawieniach z DLSS na jakość uzyskujemy ponad 230 FPS-ów. I tutaj muszę jeszcze w końcu pochwalić Epic Games, ponieważ wreszcie optymalizacja wyglądała sensownie. I tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie testy są przeprowadzone w rozdzielczości 1440p. Przygody młodego czarodzieja, czyli Hogwarts Legacy w najwyższych możliwych ustawieniach, ponownie z DLSS-em na jakość, to przyjemny wynik, bo przebijamy tutaj 100 FPS-ów. No, tej gry raczej nie muszę Wam przedstawiać i na presecie Uber z DLSS jakość stabilne 40 klatek. Lies of P, czyli przygody Pinokia, tylko w nieco mroczniejszym klimacie, oczywiście wszystkie opcje na maksa, DLSS na jakość, to ponad 165 klatek na sekundę, czyli bardzo dobry wynik. Przygody na otwartym morzu wraz z szumem fal i połączone oczywiście z piciem rumu to średnio 80 klatek na sekundę. Widać jednak, że otwarty świat w Sea of Thieves jednak trochę zżera zasobów.
nierówne walki z kosmicznymi piratami w Starfield i oscylujemy w okolicach magicznej granicy, jaką jest 60 klatek na sekundę. I tak, wszystkie ustawienia na maksa, a DLSS, który jest od niedawna, ustawiony na jakość. I na koniec gra, która trafiła tutaj jako rekomendacja dla Was prosto od mojego dobrego kolegi Tomka. Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, nazwa dosyć długa, ale już po samouczku z walki widać, że to ciekawa produkcja. Jeżeli chodzi o wydajność, to osiągamy tutaj średnio 72 fps na sekundę. Jeżeli chodzi o jego cenę i dostępność, to linki będziesz miał oczywiście przypięte w komentarzu poniżej. Ponadto Optimus co miesiąc ma dla Was promocję, gdzie przy zakupie dowolnego kompa u jednego z partnerów za darmo możecie dostać myszkę, klawiaturę albo na przykład słuchawki od firmy Corsair, a jaki to sprzęt jest, to jest różnie w zależności od miesiąca. Więc informacje także będziecie mieli w linku na ich stronie głównej. Ponadto jeżeli chciałbyś zobaczyć na przykład testy jakiejś innej gry, której tutaj nie przedstawiłem, też mi koniecznie daj znać w komentarzu i wtedy zobaczymy, co da się zrobić. Jeżeli będzie dużo chętnych, żeby na przykład testował Minecrafta przy następnym kompie, no to zrobię to.